Zwichnął sobie, naderwał, złamał, nie wiem, coś tam sobie zrobił z nogą. Udaje teraz kalekę, wszystko zrzucił na mnie. Ja łażę po krzakach z tym obiektywem. Clever, clever. Bardzo, bardzo, bardzo sprytnie to rozegrał, nie? Witamy Was serdecznie. Roman. Adam. Dzisiaj odcinek o... O obiektywie TT Artisan 500 mm. Który przerwałem? Okej. O obiektywie TT Artisan 500 mm ze światłem 6-3, który otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Roberta z Interfoto. I bardzo dziękujemy, że mogliśmy mieć sporo czasu na testy, chociaż to wszystko, co planowaliśmy, się trochę pozmieniało, bo nie biorąc Was na litość, ale możecie zasubskrybować dzięki temu. Jestem kontuzjowany i nie mogłem iść w bój. Był sam Roman, a poza tym nie było jakby mocowania do Sony E, który posiadam, ale było mocowanie do Nikona Z, tak? Tak, dokładnie. Przez co obiektyw miał tą szansę być przetestowany z najwyższą półką aparatów Nikona. Dokładnie. Miało być tak, że Adam miał testować obiektyw na Sony i napisać o nim, zrobić o nim program, ale zwichnął sobie, naderwał, złamał, nie wiem, coś tam sobie zrobił z nogą. Udaje teraz kalekę, wszystko zrzucił na mnie. Ja łażę po krzakach z tym obiektywem. Clever, clever. Bardzo, bardzo, bardzo sprytnie to rozegrał, nie? No, w każdym razie test mamy. Tak. I teraz o tym obiektywie pogadamy. I właśnie tak jak tu Adam wspomniał, miał on być na Sony, a przyszedł na Nikona, więc testowaliśmy go z Z9. Dokładnie. Ale to wyszło mu na dobre, bo jakby to jest najwyższa w tej chwili puszka Nikona, więc z niczym lepszym na Nikonie nie może być przetestowany, więc odrzucamy, że a na lepszej puszce byłby lepszy. Dokładnie, no, nie da się tutaj powiedzieć, że jakieś niedoskonałości, które wynikną z tego testu, który robimy, będą leżały po stronie korpusu, bo już korpusu lepszego do niej nie podepniemy. Tak? Przynajmniej w tym czasie, tak. No dobra, to w takim razie mam do Ciebie pytanie, jakie są Twoje odczucia? No powiem Ci, że moje odczucia są takie, że się nanosiłem tego obiektywu. To dobrze, dobrze. W Twoim imieniu, ale dobra. No, w naszym. To teraz tak, od początku. Więc przede wszystkim, no tak, od początku trochę mnie zdziwiła jego forma, ale to prawdopodobnie częściowo dlatego, że jestem przyzwyczajony do dużych, ciężkich w miarę szkieł, a on jest taki długi, cienki. Widać, że jest raczej pod mniejsze korpusy. I teraz tak, z takich ciekawych rzeczy, to jest mój pierwszy obiektyw, z którym mam do czynienia, który ma w ogóle płynną przesłonę. Regulacja przesłony odbywa się w sposób zupełnie płynny, nie ma tutaj skoków. Czyli nie klika, tak? Nic nie klika. Nie, możemy sobie ustawiać ją, że tak powiem, analogowo bardzo, tak? Tą przysłonę, nie? To jest bardzo fajne przy filmowaniu, tak? Bo mamy takie sytuacje, że na przykład podczas filmowania sobie zmieniamy przysłonę i wtedy nie mamy skoków. To jedno, a dwa, że nie nagrywa się to klikanie w kamerze, w aparacie, bo tak, często tak. Się nagrywa, tak? Cyk, 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 zmiana parametrów. Ale z drugiej strony często zmieniamy przesłonę podczas ujęcia? No mi się czasami zdarza, jak na przykład szybko włączam coś tam i okazuje się, że jestem prześwietlony albo niedoświetlony, więc jeszcze chcę sobie tam coś skorygować, czy przysłoną, czy czasem naświetlania, nie? No to przysłoną faktycznie można, nie? Albo po prostu możemy sobie, oceniając już scenerię, którą filmujemy, możemy sobie pogłębić, na przykład zmniejszyć lub zwiększyć głębię ostrości nie? No. I odbywa się nam to w sposób płynny. Uważam, że to jest bardzo fajne, nie? Co jest tu bardzo ważne, bo nie powiedzieliśmy o tym, jest to obiektyw w pełni manualny. Tak, i teraz tak, to jest właśnie, to są tutaj związane z tym plusy i minusy, albo jak to niektórzy mówią, plusy ujemne i dodatnie. Dodatnie, no więc plusy i minusy to jest, plusem tego obiektywu jest to, że on jest całkowicie manualny, a jego największym minusem jest to, że jest całkowicie manualny, więc właśnie. Więc właśnie tak, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do autofokusów i do tego, że obiektyw elektronicznie robi wszystko za niego,
no to raczej się tutaj nie odnajdzie, będzie miał ciężko. Natomiast jeżeli lubimy mieć kontrolę nad wszystkim, co robimy i wiemy, co robimy i wiemy, co chcemy osiągnąć tym obiektywem, to taka osoba, która będzie tym obiektywem filmowała, to jak najbardziej sobie tutaj poradzi i ja wam powiem, że nie uważam się za jakiegoś tam, broń Boże, za eksperta i tak dalej, ale bardzo szybko odnalazłem się z tym obiektywem po pół godzinie filmowania w terenie. W ogóle w terenie, nie w warunkach studyjnych, tylko w terenie, tak? Gdzie pojawia się coś nagle, znika i tak dalej. Trzeba sobie na bieżąco tutaj radzić. Na bieżąco ustawiać ostrość, na bieżąco tą przysłonę to sobie ustawiłem tak naprawdę raz i już jej nie dotykałem, ale ostrość korygowałem cały czas manualnie i to działa. I trzeba się przyzwyczaić, w którą stronę oddalasz, zbliżasz, nie? Tą płaszczyznę. Dobre, tą tutaj płaszczyznę. Będzie wyrobienie sobie trochę takiej pamięci mięśniowej, tak? Kiedyś... Żebyśmy wiedzieli, że w lewo to jest do siebie, w prawo to jest od siebie, nie? I to pomaga, nie? Kiedyś kolega mi mówił, że jak ćwiczyli, a on jest profesjonalnym operatorem, jak ćwiczyli manualnie, żeby sobie wyrobić pamięć mięśniową, szło się na chodnik na ulicy szybkiej i ostrzyło się na samochody. Tak. Nie? I tak, po jest... czterech latach, nie żartuję, ale po dłuższym czasie nie myślisz już, tylko podążasz za obiektywem. Oczywiście wysokich, uważaj, co jest tam, jakaś pszczoła, osa. Chce być w telewizji. Tak. Zapraszamy. O, już jej się spodobał obiektyw. oczywiście w wysokobudżetowych produkcjach jest focus puller, tak to się nazywa chyba, gość od ostrzenia. Czyli jakby operator jest oddzielony od ostrzenia, ale tak. To przy następnej produkcji. Jest tak. Zatrudnimy. My to odczuwamy tak. Jest to, my robimy wysokobudżetową produkcję przy niskobudżetowych aktorach. No, przynajmniej tak nam się wydaje. Dobra, wracając teraz jeszcze do tego. No więc tak, druga sprawa. Żadnych informacji, co ten obiektyw robi, na korpusie aparatu nie dostaniemy. Czyli nie przenosi, nie ma przenosi elektroniki. Absolutnie żadnych informacji. Mocowanie. Magnet jest zupełnie w 100% tylko fizycznym mocowaniem tego obiektywu. Mhm. Nic tam więcej, nie ma żadnego, nawet jednego pinu nie ma, nie? Także po prostu wkładamy go, aparat się zachowuje tak, jakby nie miał podpięte nic i teraz w zależności od tego, jaki mamy aparat, możemy jeszcze sobie coś tam w tym aparacie ustawić, nie? Czyli na przykład tutaj w tej sytuacji akurat obiektyw nie ma żadnej stabilizacji siłą rzeczy. Z tej sytuacji było bardzo przydatne, że ja sobie mogłem w aparacie ustawić, wpisać sobie ręcznie obiektyw manualny, podać jego ogniskową i jak już to zrobiłem, to mogłem w korpusie używać wtedy stabilizacji korpusu matrycy. Tak? Do ogniskowej 500 mm. To, i powiem wam, że to bardzo pomaga. To tak jest w Nikonie. Miejmy nadzieję, że w Sony jest to samo i w Canonie, nie wiem. Myślę, że tak. Nie wiem, jak w Canonie, bo nie mam Canona z stabilizacją matrycy, a w Sony nie, jeszcze nie mogłem z tego sprawdzić. Ja wam nie powiem, bo ja przez całe życie miałem tylko Nikony w ręku, żadnych innych aparatów, jakoś tak się złożyło. Ale myślę, że w podobnego poziomu sprzęcie raczej te same funkcje będą. Myślę, że tak. Tak, bo to są, no nie wyobrażam sobie, żeby producent, który jest na rynku od 30-40 lat, zabił swoje stare obiektywy, chociażby przez tą funkcję, że nie możesz... Nie przenoszą elektroniki. Nie ma, co za tym idzie, informacji nie ma. Tak, dokładnie. Więc tutaj taka możliwość jest i naprawdę to działa super i to bardzo pomaga. Nie, to nie ma stabilizacji optycznej, ten obiektyw sam sobie, ale już stabilizacja matrycy bardzo dużo nam daje przy filmowaniu i przy fotografowaniu. Tak, bo ona... Nie myślcie sobie, że stabilizacja nam daje to, że możecie iść z ręki, szczególnie z tym obiektywem, jak na gimbalu. To nie o to chodzi. Chodzi o mikro drżenia, nawet na statywie. O, przy podmuchach wiatru, przy takiej ogniskowej, szczególnie jak przyłączysz w tryb przybliżenia 2-3 przy tam 100 klatkach, tu jest, czy tam 120, to robi się, się 1300? Tak. Ileś tam, czy źle policzyłem, ale jakoś tak. To każdy podmuch wiatru to są mikro drżenia, co natychmiast sprawia, że to ujęcie jest do wyrzucenia. Dokładnie, możecie zobaczyć teraz na tych ujęciach. Ja na początku filmowałem bez żadnej stabilizacji, więc
każde poruszenie pierścienia, żeby sobie tam ustawić ostrość, to automatycznie ten obraz zaczynał skakać o 20-30%, no jak tak. To widzicie. No przy takiej tutaj milimetr przesunięcia na końcu, gdzie filmujemy, jest parę dziesiąt centymetrów. Dokładnie, na ogniskowej 1000 milimetrów, tak. Mówimy o tym kropie, to od razu wszystko wychodzi. Nie, to nawet i ze stabilizacją obiektywu widać, a w tej sytuacji widać to ekstremalnie. Nie? No ale nawet ze stabilizacją, okej, jak już ustawisz, zostawisz na statywie, jest super. A to bez jest, wtedy to stoi. Wszystko podmuchy stoi. Wiatru jednak potrafi drżeć. Tak. Bardzo ładnie jest ten obiektyw, fajnie zbudowany, bo jest cała obudowa jest metalowa, łącznie z tą osłoną. Wydaje mi się, że to jest wszystko aluminium, więc jest dosyć solidnie. Nie dostaliśmy dekielka, który widziałem w internetach, że też jest metalowy, ale widzę, skoro ten dekielek wchodzi, bo ta osłona się wkręca tu, jest fazowane tutaj na ten dekielek, ale myślę, że on bez problemu wejdzie na tą osłonę, bo jest... Bo jest ja myślę, że identyczna. Ja nie wiem, ja go nie widziałem, ale myślę, że on powinien zamykać to wszystko. Tak, no i czyli da się go domknąć bez zdejmowania osłony, co przy wkręcane jest upierdliwe. Nie? I teraz najważniejsza sprawa, to jest pewnie to, co wszystkich najbardziej interesuje, czyli jak ten obiektyw sobie radzi optycznie, nie? Jak sobie sprawuje optycznie, bo w końcu mówimy tutaj o obiektywie stałoogniskowym, prawda? A jeżeli chodzi o stałkę, no to jakieś tam wymagania już są, to nie jest zoom, tak? Tutaj optyka jest raz ułożona, spreparowana na te 500 mm, które on ma obsługiwać. To jest ten jedyny zakres tego obiektywu. I powiem wam, że na tym polu jest dla mnie bomba, jest rewelacja. Ostrość jest, jak przystało na stałkę, rewelacyjna. W środku kadru no nie ma ten obiektyw sobie nic do zarzucenia. Po bokach jest troszeczkę jak to się nazywa, aberracja chromatyczna. Aberracja, widać trochę na fioletowo, na niebiesko z jednej i z drugiej strony. Zwłaszcza jak filmujemy przy większych odległościach. Przy bliskich tego nie widać, ale jeżeli już coś filmujemy na 50-100 metrów, a przy tym obiektywie jest to możliwe, bo on do tego służy, to już taki efekt będziemy widzieli. Nie jest to jakoś tam dyskwalifikujące ani przerażające, ale jest. Więc wracając, ale optycznie naprawdę dla mnie duże zaskoczenie. Bo w tym... A masz porównanie z różnymi? Mam porównanie z natywnymi szkłami Nikona i naprawdę jakością obrazu mogę go, jeżeli miałbym porównać, miałbym się silić na jakieś tam porównanie, no to porównałbym go, że jest prawie w tej lidze, co Nikkor 100-400. 100-400, który jest obiektywem klasy S. Tak. Co prawda zoom, ale klasy S. Tak? Jeżeli chodzi o ostrość, tak? Jeżeli chodzi o ostrość. Także, no, świetnie, naprawdę świetnie. Zresztą popatrzcie sobie tutaj na te przebitki. I z drugiej strony nagrywaliśmy w RAW-ie w 8K fragmencik. Zobaczycie, jak to wygląda. I teraz to co widzicie w 8K, to był taki test ostrości. No to nie test na zasadzie planszy, tylko test na podstawie żywego zwierzęcia, czyli mojego psa. Żeby to było widać, jak to wygląda w rzeczywistości i sprawdza się. I to było na pełnym otwarciu 6.3, nie? Także, bo ja sobie w zasadzie, no to rzadko są takie sytuacje, że jednak przełączam przysłonę, przymykam te obiektywy, no bo jednak w tych warunkach... Po to kupujemy 6.3, żeby było 6.3, po to płacimy za mniejsze przysłony, żeby z nich korzystać. A poza tym, sami wiecie, jak to jest przy filmowaniu dzikiej przyrody, no to światło albo jest rano, wszystkim. Albo wieczorem, to są tak naprawdę minuty, te minuty są cenne, nie? I ja sobie tego nie będę, staram się sobie tego nie zabierać poprzez zamykanie obiektywu. Nie? Uważam, że lepiej jest mieć ujęcie niż nie mieć. No. Na przykład. To teraz czy sprawdzi się w tym, co my robimy, bo my przede wszystkim filmujemy. Taki jest zamysł tego kanału, co nie znaczy, że w życiu tylko filmujemy, ale na tym kanale staramy się filmować. I pod tym kątem go testowaliśmy i jakby... Z tego, co ja robię i ty na tych dłuższych obiektywach robisz, to widzę, że okej, korzystamy z autofokusu, ale bardzo często jesteśmy schowani gdzieś za trawami, za krzakami
i żadne autofokusy sobie dobrze z tym nie radzą, co by nie pisali w internetach, żadne autofokusy, znaczy nie są pewne, tak, bo może sobie poradzić, a za chwileczkę już sobie nie radzi, tak. Więc i tak doostrzasz albo zatrzymujesz ostrość i prowadzisz manualnie, więc tak. Myślę, że to, że ten obiektyw jest manualny do filmowania, to jest pewna cecha, nie? Którą wiemy od momentu zakupu, więc to nie zaskakuje nas. Tak? Ale czy damy sobie radę, w teorii, czy byśmy dali sobie radę z nim, wykorzystując go na kanale? No, ja powiem tak, spędziłem z tym obiektywem w terenie jeden dzień. I ja się czułem w domu zupełnie, dlatego że nawet wcześniej, nawet filmując obiektywami z autofokusem, to w 90% przypadków ja i tak autofokusa nie używałem, dlatego że ja nie mogłem na nim polegać. To były warunki najczęściej oświetleniowe, już takie na granicy zmroku. Zawsze są takie, tak, że bo ta zwierzyna w dzień się nigdzie nie pojawia. Nie? Albo jest to jest świt, albo jest wczesny świt, albo już ciemno. Po południu zaczyna się robić ciemno i nie ma tego kontrastu. Autofokus sobie już nie radzi, tak? Niestety Nikon, muszę ci to powiedzieć. To nie tylko Nikon, to tak. I Sony, i Canon, i każda inna puszka. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że to co właśnie Adam powiedział, jest jakaś, no nawet jak mamy tą ostrość, nawet jak uda się złapać tą ostrość aparatowi, no to się pojawia jakaś tam trawka, bo nasze obiekty się poruszają cały czas też, tak. Nie? Pojawia się z przodu jedna trawka i cała scena leży. Więc i tak cały czas ręka jest na pierścieniu ustawiania manualnego i cały czas ten autofokus, nawet jak był w trybie autofokusa obiektyw pracował, to ja zawsze ustawiałem go i dostawiałem go ręcznie, tak, żeby on był na miejscu. I w tym obiektywie robiłem to, mi to nie sprawiało absolutnie żadnego problemu. Co jest jeszcze dużym plusem w tej sytuacji przy filmowaniu, to że ten pierścień ma taki dosyć spory opór. Właśnie, czy ten opór nie jest za duży? Jak na razie rozmawiamy o filmie. Jeżeli chodzi o film, to uważam, że jest idealny, dlatego że on nam daje, bo nie da się tego... Szybko nie da. Przestawić. Po prostu się nie da. Fizycznie się nie da tego obiektywu. O! Bo tak szybko sobie przestawić. Tak, statyw. Przewrócimy wszystko, więc siłą rzeczy, nawet jak go pociągniemy mocniej, to on i tak w swoim tempie płynnie będzie się obracał. I to jest takie mniej więcej tempo. Może to tego trzeba się przyzwyczaić, ale. Tak, więc ja akurat do filmowania uważam świetna rzecz, bo wtedy mamy tą filmową zmianę ostrości. I to bardzo fajnie wygląda, nie? Natomiast jeżeli chodzi o fotografowanie, ustawianie ostrości na ptaki, to już jest... Nawet filmowanie na ptaki w locie zbliżające się, bo jak lecą na horyzoncie w ten sposób, no to mniej więcej jest ta sama ostrość, nie? Tak, ale jeżeli zbliżają się albo oddalają, no to trzeba iść na ten chodnik i przed autostradą i poćwiczyć. Najczęściej, jeżeli mówimy tutaj o obiekcie, który jest w bliskiej odległości, a nie zapominajmy, że ten obiektyw zaczyna ostrzyć od 3,3 metra, więc jeżeli mówimy o obiektach, czyli najczęściej ptaki, bo też próbowałem na ptakach, które są właśnie na granicy tego początkowej tej ostrości, to jest wyższa szkoła jazdy, żeby tą ostrość rzeczywiście wyłapać, bo tutaj już takiej precyzji od nas wymaga i szybkości. No i pamiętajcie, pamiętajcie, że jak jest to, że jest światło F6.3 tutaj, to może brzmi jak ciemny obiektyw, ale nie przy tej ogniskowej. Przy tej ogniskowej płaszczyzna ostrość jest cienka, może nie jak papier, ale ma kilka centymetrów. Tak. Nie? Więc... A tutaj jeszcze muszę dołożyć i do tego dodać, że zobaczcie, jaki on ma piękny bokeh, ten obiektyw, a to widać teraz, zobaczycie na tym ujęciu, jak po prostu jak okrągłe są te płatki przysłony, jak one fajnie płynnie się otwierają, zamykają i rzeczywiście są okrągłe i to nam daje bardzo, bardzo przyjemny bokeh. Tak. Więc optycznie, pomijając już całą konstrukcję tego obiektywu, to jeżeli chodzi o całą optykę, która jest w środku, to uważam, że jest naprawdę z przyzwoitej półki. Przyzwoitej półki. I tutaj dochodzimy, bo chyba nie mówiłem o tym, dochodzimy do bardzo ważnej informacji, tak? W stosunku do innych obiektywów, bo konkurować cenowo mogą z tym obiektywem tylko obiektywy używane sprzed lat.
tak? Nawet z autofokusem, no tak, który praktycznie można włożyć w buty, bo ten autofokus będzie albo bardzo wolny, bardzo wolny, głośny, albo nie będzie działał. Dokładnie. Ten obiektyw kosztuje sporo poniżej 2000 zł na rynku polskim. I no tutaj mówimy w samych chyba superlatywach, zaraz przejdziemy do wad, ale nie dostaliśmy pieniędzy za tą recenzję, robimy ją z własnej woli. Dzięki uprzejmości nie musieliśmy kupować, wypożyczyliśmy na 2 tygodnie dzięki uprzejmości Interfoto. Mówimy, co myślimy. A trzeba przyznać, że chcieliśmy ten obiektyw dostać do testów, bo byliśmy go ciekawi po prostu, tak? Ja byłem, jeszcze pamiętamy ciekawy. Pamiętamy chińszczyznę sprzed lat. No to jest moje pierwsze zetknięcie z firmą TT Artisan. Znaczy, ja nie mówię o TT Artisan. Mhm. Takie dużo firm próbowało właśnie od manualnych odpowiedników autofokusowych firm znanych. Oj. No to tak sobie było. Ja pamiętam, że rzeczywiście pamiętam swoje stare obiektywy Sigma, które miałem jeszcze z aparatem na film. Jak ja je założyłem do lustrzanki cyfrowej. A zobacz, jak Sigma się, to była wszystko się rozwinęło. To była tragedia. To wyglądało tak, jakby ktoś mleko wylał na kadr. Ja też mogę powiedzieć o firmie. No, możemy powiedzieć. Tamron. 20 lat temu do pierwszej lustrzanki, którą miałem, czyli Canon 350D, kupiłem Tamrona. To jest ze światłem 2.8. Jezu, jakie to G było. Ani to nie ostrzyło, ani to nie było ostre. Straszne. Dzisiaj mam Tamrona nowego. To jest zupełnie coś innego. Czyli tak, te firmy wszystkie poczyniły taki postęp, że no, i z firm, które chciały być jak te natywne, one dzisiaj praktycznie są jak te natywne. Tak. To dlaczego nie mamy dać szansy tym, co teraz próbują? Ale oczywiście, że tak. TT Artisan no to w tej chwili to jest jeszcze taki underdog, można powiedzieć. Ale ja myślę, że za parę lat to już będzie firma, która będzie miała już całkiem dobrze ugruntowaną pozycję na rynku, bo... Jeżeli będą wypuszczać w tym stylu, to znaczy i w tej tak, cenie, znaczy to znaczy konkurencyjny. Tak. Dają dokładnie to, co mówią w tym obiektywie, bo nikt nie obiecuje, że ten obiektyw będzie miał autofokus i tak dalej, i tak dalej. Dostajemy obiektyw zupełnie manualny, ale jest on pod tym kątem dopracowany. Takie jest moje odczucie, tak? Jest to obiektyw manualny, ale działa, jeżeli go potrafimy obsłużyć odpowiednio i przyłożymy się do tego, żeby ten obiektyw poznać, potrafi dać nam, zaskoczyć nas i naprawdę dać nam świetne efekty. Idąc na filmowanie zwierzyny płowej, bez wahania jestem w stanie ten obiektyw zabrać i się z nim odnajdę i już się odnalazłem i bardzo fajnie mi się nim filmowało. Nie mam absolutnie pod tym kątem zastrzeżeń. W ogóle nie odczuwałem braku autofokusa w tym obiektywie. Nie? Ja myślę, że przy filmowaniu nawet ptaków większych albo ptaków, gdzie robimy zasiadkę i mamy konkretny punkt, gdzie te ptaszki mają lądować coś zrobić, to też jesteśmy w stanie. Na pewno nie przesuniemy w ostrości od 3 metrów do nieskończoności w pół sekundy. Nie da rady. Tak, nie, więc na pewno nie będziemy tak. Fajna sprawa jest jeszcze taka, że mając obiektyw manualny, który wymaga od nas, bo on wymaga od nas poznania go i wymaga od nas myślenia, i że my parę rzeczy zrobimy za niego, to moim zdaniem uwalnia też jakąś zupełnie inny rodzaj kreatywności też, tak? Bo to jest jako przykład podam, na przykład, dlaczego zawsze są polecane te stałki mimo wszystko zamiast zoomów. Dlatego, że zooma mamy wtedy w nogach i musimy pomyśleć i poruszyć się i sobie sam, a nie stoimy w miejscu i kręcimy pierścieniem, tylko i ustawiamy sobie scenę tak, jakby nam pasowało. To jest takie duże uproszczenie teraz, nie? Ale no chyba wiecie, o co mi chodzi, nie? Mając taki obiektyw manualny, który daje nam mniej, ale tak naprawdę daje nam więcej, bo uwalnia naszą kreatywność, tak? My musimy coś zrobić, żeby ten obiektyw pokazał swoją duszę. No to teraz tak, Romanie, dla kogo ten obiektyw? Dla nas już ustaliśmy, że dla tak. Mnie. Oczywiście. No nie, to już nie masz takich plecaków, żeby te wszystkie obiektywy mieć ze sobą. Nie zabrałbym się. Moim zdaniem ten obiektyw
od początku do końca w swoim DNA został stworzony dla filmowców, tak? Możemy nim fotografować, zdjęcia wyglądają fajnie, ale jest kilka rzeczy, tak jak właśnie widzimy, tak, pierścień przysłony, który jest płynny, to jest raczej niespotykane w obiektywach fotograficznych. Druga sprawa jest taka, że ten pierścień ostrości, nastawiania ostrości działa, ma taki dosyć spory opór, co nie zawsze w fotografii sportowej jednak jest plusem, w tej sytuacji raczej minusem byłoby. Natomiast przy filmowaniu to jest już zupełnie inna historia, tak? Więc ja uważam, że to jest obiektyw stworzony dla filmowców. Zresztą tu jest chyba na nim napisane Large Aperture Cinema Scene, tak? No, to mogli napisać wszystko, co tam chcieli. Tak, więc do fotografowania ok, ale taki w locie to już bym sobie raczej odpuścił. Małe ptaszki blisko, poruszające się gdzieś tam blisko nas, to będzie nam bardzo trudno je sfotografować, żebyśmy mieli te parametry wszystkie ustawione, bo tak jak mówię, tutaj ta ostrość, to nawet jak ustawiłem sobie siatkę ostrości w aparacie, że pokazuje mi na niebiesko od do, jaką mam siatkę, to ten aparat tak naprawdę nie wie, na jakiej ja przysłonie pracuję. No nic nie i wie. Tak, i on mi pokazuje jakąś tam, definiuje jakąś tam siatkę ostrości, która ma pół metra. W rzeczywistości tej ostrości jest 5 cm tylko, nie? Także jakbyśmy to tak pocięli na płaszczyzny, to oko będzie się znajdowało tylko w jednej z tych płaszczyzn. Dokładnie, tak? I duża szansa jest, że akurat w nią nie trafimy. Nie? Ale też dla fotografów raczej z zacięciem artystycznym niż dla reportażystów. Poza tym to nie jest ogniskowa do reportażu. Nawet, do reportażu na zawodach sportowych typu stadion piłkarski i tak dalej, gdzie potrzeba dużo zbliżeń, tak, ale to nie oszukujmy się, tutaj autofokus nam pomaga bardzo. Tak. Poza tym światło musiałoby też być trochę inne, bo to jest jednak, nie? Musiałby być jeszcze jaśniejszy, ale to dobrze. Zależy jakiej rangi w zawodach. Na olimpiadzie być może nie. A nie na Orliku. A na Orliku może, okej. Na Orlika można go śmiało zrobić. To nie znaczy, że nie zrobimy tym super zdjęcia, ale ja odkryłem jeszcze jedną, chociaż z nim nie pracowałem, odkryłem jeszcze jedną zaletę, co też dowiedziałem się podczas naszych wypraw. Dzięki tej kompresji można robić super timelapse tym. Ustawić, robić timelapse, czyli serię zdjęć połączonych w film. I dzięki kompresji tej ogniskowej to jest inny zupełnie efekt niż na szerokim. Tak? Więc też dla samych timelapsów, gdzie i tak musimy ustawić na manual, bo nam się zepsuje, to nie ma problemu. A to ciekawe, to ciekawy koncept jest. A to tak rozwinie, jakie timelapsy na przykład? A na przykład zachód słońca za drzewa, za krzaków. Słońce wtedy jest olbrzymie. To jest ta kreatywność. A nie kropką. Dwa. Księżyc. Na przykład. Nie? No, pamiętajmy, że księżyc dosyć przy tych ogniskowych, to on już będzie tak przemykał. Będzie przemykał. Tak. Oczywiście ja tu nie mówię o astrofotografii, tylko o pewnej kreatywności, którą można dzięki temu rozwinąć i znaleźć zastosowanie. A jeszcze coś mi wspominałeś, że średnio ci się podobała stopka, jeżeli chodzi o wady. To może jeżeli chodzi o wady, to teraz już pomówmy o tych wadach, bo tych wad jednak jest trochę więcej, więc tak. Pomimo jego olbrzymiej zalety, którą jest cena, i optyka, która jest rewelacyjna, to nie jest to obiektyw wolny od wad. I teraz tak, stopka. No właśnie, ta stopka jest ta stopka, ok, w podsuwaniu na śrubę, ale w moim odczuciu, no to ona jest taka, no jest bo jest, ale jest taka dosyć tandetna, no nie wiem, ja jestem w stanie ją wygiąć, tak. Ona jest jakaś chyba pusta w środku, to znaczy, nie? Właśnie nie wiem, no tak mi się wydaje. Tak, nie da się jej zdjąć, a jest rzeczywiście, jakiś tam profil na niej jest, że to jest generalnie kawałek blachy, chyba wygięty w taki właśnie, w taki okrąg i to nie jest ani jakoś tam bardzo solidne. No i nie jest zabezpieczona, żeby nam obiektyw nie spadł, jak niesiemy go samego. Nie ma żadnej... I nie skręcimy, tak, to nam tak, wypadnie. Tak, tak. Nie ma żadnej gumy, nie ma nic, co tak nieprzyjemnie tak trze. I no za dużego zaufania jednak bym... Za dużym zaufaniem bym tej stopki nie obdarzał jednak, tak? Przy użytkowaniu.
Tak, tu jest jeszcze nawet jakieś ostrzeżenie, żeby nie trzymać tej stopki, nie trzymać obiektywu, nie łapać go bezpośrednio za stopkę, żeby uniknąć wysuwania się. No to mówiłem o tym, żeby jakby iść kiedyś, bez aparatu, że nie pęknie stopka, tylko wysunie się. Tak. Idziemy samym obiektywem bez aparatu, to faktycznie jak nie dokręcimy, to obiektyw się... Tak, więc ta stopka jest taka, moim zdaniem, no trochę tak... Po macoszemu. No, po macoszemu, trochę jej brakuje, tak zrobi. Ach, damy im stopkę do obiektywu, nie? Obiektyw jest wykonany bardzo solidnie, sam obiektyw, bardzo fajnie, bardzo solidnie z aluminium. Stopka jest też z aluminium, ale już nie tak solidna, nie? I ten pierścień jest taki niewzbudzający zaufanie. Następnie sobie tu jeszcze powiedzieć o tym obiektywie. To ja ci dam, bo my sobie wypisaliśmy, no i jedna, tutaj, żeby tak, nie tak, jedna z najbardziej oczywistych wad, albo zalet tego obiektywu, to jest to, że jest manualny. Prawda? A ja bym powiedział, że to jest cecha. Cecha, no, z którą go kupujemy, więc tak. Nie zaliczyłbym tego jako wadę. Dla jednego wada, dla drugiego zaleta, a dla Adama cecha. No cecha. I zostajemy przy tym, że to jest cecha. Kupuję, nie, moim zdaniem, kupuję obiektyw manualny, to nie płaczę, że kupiłem obiektyw manualny. I nie żądam, i mówię, no, myślałem, że będzie z autofokusem. A jak będę chciał sobie popłakać, to kto mi zabroni? tak, więc to jest taka cecha tego obiektywu. Autofokus jest, no, ale działa wolno. Natomiast teraz, co już jest ewidentnie wadą, to, że obiektyw nie jest uszczelniany i tutaj trzeba uważać. Jeżeli byśmy chcieli go brać na bagna, gdzieś, gdzie warunki są takie, powiedzmy, niesprzyjające, gdzie sprzęt jest gdzie jest naprawdę... wysoka wilgotność, nie? Bo to nie chodzi o, żeby stać w deszczu z nim, nie? Tylko, że generalnie, nie wiem, we mgle albo znaczy, ja myślę, takiego. Że to inaczej. To ten brak uszczelnienia, to nie chodzi tylko o wodę, tylko ogólnie o brak uszczelnienia. Czyli jeżeli wymagamy od sprzętu, że on tam jednak musi sobie, to może być tak samo pustynia, że on musi sobie radzić w trudnych sytuacjach, to już tutaj bardzo bym się zastanawiał, tak? Czy taki obiektyw zabrać. Czy może go zabezpieczyć jakoś? Bo... I to nie chodzi tylko o obiektyw, ale o dostęp tych trudnych warunków do puszki. Tak, bo tutaj nie ma żadnych... bo uszczelnienia też nie ma. Nie ma, na... nie, nie ma nic, nie ma mocowanie. Żadnej gumy, nie ma zupełnie nic. Nie? Jest bardzo prosta konstrukcja, więc to jest... Tutaj na to trzeba zwracać uwagę, tak? Jeżeli zastanawiamy się nad zakupem, to... Ciekaw jestem, czy jakbyśmy sami to dali. Znów mój zmysł partyzancki wychodzi. Uszczelkę. Półmilimetrową do chociażby do mocowania, to czy by go uszczelniło, czy by zepsuło ostrzenie, nie? Czy by się nie sądzę, ale musielibyśmy, trzeba byłoby sprawdzić, trzeba było gdzie ta uszczelka, w którym, tutaj dać. Nie, w którym miejscu ona się powinna znajdować, bo to patrząc na korpus, to gdzieś tu ona powinna być w tym miejscu. Ale, no, ale tu są, myślisz, że uszczelki w normalnych, a nie tutaj przed mocowaniem? Na mocowaniu jeszcze nie widziałem. Mhm. No, trzeba byłoby to zbadać. No. Czy taką uszczelkę, że samym mocowanie się... można założyć, że jeżeli działa jak wszystkie inne, to jest uszczelnienie. Ale jest to jak uszczelnienie, jest to jak najbardziej możliwe, bo święci garnków nie lepią, tak? Ktoś tą uszczelkę w Nikonie czy w Sigmie wkłada tam, więc dlaczego można... No, ale z drugiej strony zmienia ci się odległość tych szkieł od matrycy o te pół milimetra. Nie, no jeżeli dajemy miękką gumę, no to ta guma się kompresuje odpowiednio do tego momentu. Lub silikonem może być. Lub silikonem, no. Sika, taki silikon budowlany. To jest dobra. Nie próbujcie w domu tego, nie? To taki żart był, nie? Takie luźne dywagacje, tak? Następnie, co jeszcze mi się nie podoba w tym obiektywie? No... Oczywiście to, że nie ma żadnej stabilizacji, ale to też wynika z ceny tego obiektywu i z jego manualnej natury, tak? Obiektyw nie ma żadnej stabilizacji. Jeżeli nie mamy stabilizacji matrycy w aparacie, to będzie nam ciężko, tak? Ale zakładam, że jeżeli to jest obiektyw z mocowaniem Z, Nikona akurat mocowanie Z, to chyba już wszystkie korpusy mają stabilizację matrycy. No, w przypadku więc... Nikona tak, ale w przypadku Canona z mocowaniem RF nie wszystkie, nie? Bo na przykład RP nie ma. No. Nie wiem, czy R8 ma, nie pamiętam, ale no są na pewno korpusy, które nie mają stabilizacji matrycy i tu faktycznie będzie bardzo ciężko, bo mówię o filmowaniu, mówimy, ponieważ każde podmuchy przy tej ogniskowej, w przypadku na przykład Canona RP, gdzie żeby filmować w 4K jest
krop 1.7, to z tego nam się robi 900. Tak. Chyba, że źle policzyłem. No, i wtedy tak. Naprawdę jest ciężko, nie? Dokładnie. No. Więc ten tak, brak stabilizacji... stabilizacja jednak... no ja zakładam, że no, jak ktoś się decyduje na ten obiektyw, to jest to raczej już świadomy wybór. To nie jest coś takiego, że kupujemy coś, a spodziewamy się czegoś więcej, tak? Z drugiej strony tu bym się nie zgodził, ponieważ jeżeli nie masz doświadczenia, świadomy wybór to jest brak autofokusu, bo to jest napisane na pudełku. Mhm. A nie do końca świadomym wyborem jest to, jest świadomość, że jak się postawi na statywie, to nawet podmuchy wiatru nie pozwalają ci nic nakręcić, jeżeli... bo ci się trzęsie, bo to wiesz dopiero, jak tak, to jeżeli, sprawdzisz. Jeżeli ktoś nie miał w rękach wcześniej obiektywu o takiej ogniskowej, to może tego nie wiedzieć. To może tego nie wiedzieć. Więc uczulamy na to, tak? Żeby sprawdzić właśnie, czy mamy stabilizację, bo to nam naprawdę bardzo pomoże. Bez stabilizacji dalej możemy filmować ze statywu, w sprzyjających warunkach. Ale wtedy już te możliwości są bardzo ograniczone, tak? Trzeba uważać z ostrością i każde poruszenie będzie od razu, wszystko będzie widoczne, nie? To faktycznie może być wada i to faktycznie może być coś, co użytkownika zaskoczy, który nie miał doświadczenia z taką ogniskową. Tak. Następna rzecz jeszcze... To taka jeszcze adnotacja, przynajmniej jeżeli chodzi o Nikona, ten obiektyw nie działa z telekonwerterem. Po prostu telekonwerter Z, ja mam akurat TC2.0, to jest ten, który pomnaża ogniskowo Z2. Nie, tego innego, tego mniejszego 1.4 nie mam, więc nie wiem, ale z tym 2.0 po prostu fizycznie nie da się go założyć. Coś jest tak zrobione, że on po prostu tam nie wchodzi, nie? Więc jeżeli ktoś myśli o tym, że może tego obiektywu używać z telekonwerterem, to nie ma takiej możliwości. No i jeszcze jedna taka sprawa. Może jest to, być może jest to moje jakieś takie subiektywne odczucie, ale w moim odczuciu ten obiektyw nie jest przezroczysty, nie jest transparentny. A co to znaczy właśnie? On ma w sobie taki, jakbym to powiedział, taką filmową, analogową miękkość. To nie ma nic wspólnego z ostrością, tak? Ale taka analogowa miękkość, która fajnie właśnie... Ona może być sugerującą taką lekko naleciałość ze starych obiektywów. Nie? Tak, dokładnie. Coś takiego, nie wiem, czy to jest może spowodowane układem optycznym, jaki jest w tym obiektywie. Może on jest zapożyczony z jakichś starszych szkieł, ale ja to widzę i dla mnie to akurat nie jest wada. Dla mnie to nie jest wada, bo dla mnie to fajnie wygląda. Taki filmowy, troszeczkę analogowy look właśnie, no nie? Ale jeżeli ktoś myśli o tym, żeby mieć zupełnie taki transparentny obraz tego obiektywu i później sobie już robić obróbkę w programie, no to może to być też przeszkodą jakąś, prawda? Dla mnie to przeszkodą nie było, bo mi się to akurat podoba. Zresztą to jest, tak jak mówię, bardzo, bardzo subtelne, nie? Szczególnie, że jak w przypadku nas na przykład, jak próbujemy często dopasować materiały z dwóch systemów. Sony, nie często, tylko za każdym razem. Za każdym razem. Z Sony, z Nikona, czasami z Canona. To jest to udręka. No, to jest... Ci producenci po prostu nie współpracują w tym względzie. Nie mają jakichś profili, żeby pam i było. Nie. Więc to jest następna rzecz, która... Może się podobać, ale może utrudnić matching tak zwany. Przez to, że obiektyw jest w miarę ciężki, to nawet nieźle się balansuje z tym dużym korpusem Nikona. Korpus troszeczkę przeważa, ale nie tak bardzo. Nie? Ciekawe jak będzie z mniejszym korpusem. Cały czas mówimy o obiektywie, który kosztuje mniej niż 2000, gdzie konkurencja nawet... półprofesjonalne, bo to są ceny takie, że już można mówić o takich semiprofesjonalnych, bo takie nieprofesjonalne to są przeważnie zoomy typu 18-400, nie? No to tam... No. Od początku do końca. Do końca. Tak? Ile się da. Zoom jeszcze, tutaj sugerujemy właśnie producentom, żeby zoom się nazywał od początku do końca. Ale jak konkurując z takimi semiprofesjonalnymi obiektywami, których ceny zaczynają się od powiedzmy 5-6 tysięcy w górę, kończąc do bezluster na 60-70 tysiącach, a idąc dalej do kamer na chyba nieskończonej kwocie, to
Naprawdę jest to... Uważam, że dla świadomego filmowca jest to świetny wybór. Takie jest moje zdanie. To nawet, bo dużo na YouTubie się mówi, że dla początkującego jest okej. Okay. Moim zdaniem nie za bardzo, no, bo się zrazi. Może się zniechęcić, tak. Dla świadomego, który wie, co chce i wie, jak to wykorzystać, tak. Jest okej. Okay. No, dla chcącego nic trudnego. Każdy był początkującym i zaczynał od, z tym, co miał. I zawsze lepiej... filmować zwierzynę 500-ką niż 16-ką. No właśnie. A ja chyba, kiedyś, że się szybko biega. A ja kiedyś całe safari filmowałem 50-ką. 50-ką, no. Bo i ukradli tutaj obiekty w samolocie. Odwaga, lwy 50-ką. Nie jest łatwo, nie? Muszą być najedzone. Tak, pamiętajmy, żeby nie przychodzić wcześniej rano. Przypominamy. Obiektyw za mniej niż 2000, nie wiem, coś koło 1800-1700 zł za nowy. Mocowania chyba wszystkie dostępne. Zresztą link do specyfikacji dostaniecie w opisie, tam sobie sprawdźcie dokładnie, nie będziemy wnikać. My nie mamy żadnego tutaj, ani żadnej prowizji, ani nic. Jeżeli coś linkujemy to tylko dlatego, żeby łatwiej wam było znaleźć. Tak? Tak, a poza tym my staramy się nie testować obiektywów. Tak na tych tablicach tam się wymądrzać. To właśnie chciałbym wam tylko powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli Almost Wild coś testuje, to my za to nie dostajemy pieniędzy i to są naprawdę nasze szczere opinie. My nie staramy się koloryzować i nie zależy nam, żeby napędzać rynek aparatów fotograficznych albo obiektywów, bo niech się producenci sami napędzają. My testujemy to, co mamy, co nam wpadnie w ręce, ale mówimy naszą szczerą opinię, tak? I czy my to wykorzystujemy. Także naprawdę to jest i zawsze tak. Mam nadzieję, że to się nigdy nie zmieni u nas. Zawsze te nasze opinie będą szczere. Dokładnie. Jak któryś z kolei odcinek nie wyjdzie i już przez długi czas nie będą wychodzić odcinki, znaczy, że byliśmy zbyt szczerzy i odsiadujemy rok. Zmagamy się z procesami. No. Także podsumowując tutaj, dziękujemy za wypożyczenie nam obiektywu do testów. Mam nadzieję, że... To nie ostatni obiektyw wypożyczony do testów. Że ten test wam się podobał, to jest ta nasza opinia, to o tym obiektywie sądzimy. Ja osobiście, no to już nie będę się powtarzał, to co powiedziałem, to powiedziałem, ale ogólnie obiektyw jest na tak. Tak, jak za tą cenę w ogóle jest na tak. Oczywiście jakby kosztował 20 tysięcy, to byśmy byli na nie. To było na nie. Tak, ale za mniej niż 2000 jest jak najbardziej na tak, szczególnie dla świadomego użytkownika. Polecamy. No i tym samym zapraszamy was na kolejny odcinek. Dziękujemy za teraz. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Jak chcecie. Chętnie, jak chcecie, jak nie chcecie, nie komentujcie. Chętnie poczytamy, co sądzicie o tym obiektywie, albo... co mieliśmy, może macie, może testować. Może ma ktoś ten obiektyw i niech pisze, jakie są jego odczucia. Możemy podyskutować, możecie się z nami nie zgadzać. Oczywiście, zapraszamy. Możecie mówić, że beznadziejny, bo nie ma autofokusa. Tak. To tyle z naszej strony. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Almost Wild. Idźcie do lasu. Albo zostańcie w domu. Ale ja bym jednak poszedł do lasu. Znaczy... usprawiedliwiłoby tylko zostanie w domu, jakby oglądali odcinki Almost Wild. Albo czekalibyście na przesyłkę z nowym obiektywem. No właśnie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.